Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj marka, którą powinnam była już dawno, dawno wam przybliżyć, a i tak zdecyduję się dzisiaj może nie tyle zrobić film o samej marce, co o kilku perfumach tej marki, a jeśli się uda, zrobię kiedyś większy film o tym bardzo ciekawym kreatorze i domu perfumeryjnym. Annick Goutal to jest taka marka, która jest już kilkadziesiąt lat na rynku. Wykreowała ją po prostu pewna pani, była modelka, która poznała świat perfum właśnie dlatego, że poznała perfumiarza i zapragnęła zostać perfumiarzem, a konkretnie producentem perfum. I zrealizowała swoją pasję, została właśnie twórczynią domu perfumeryjnego. Tak wygląda większość flakoników tej marki. Bardzo charakterystyczne, bardzo rozpoznawalne. Na pewno widzieliście je wielokrotnie. Ciekawa marka, romantyczna, ma taki francuski, kobiecy charakter, cała marka. Większość perfum jest właśnie taka, bo nawet jak się zdarzy taki zapach jak ten, to jest zapach wyrazisty. Ja go mam, myślę, że ponad 15 lat i ja tyle lat się do niego przekonuję i przekonałam się właśnie po bardzo, bardzo długim czasie. Bardzo, bardzo kwiatowy, kobiecy, troszeczkę w starym stylu zapach, ale większość produktów, jeśli wejdziecie na ich stronę, a ja wam dam linka w opisie filmu, to zobaczycie, że to są produkty romantyczne, delikatne, przynajmniej jeśli chodzi o stylistykę, ale i nazwy wam dużo powiedzą. Na przykład te perfumy, które pokazywałam, nazywają się Grand Amour i były dedykowane mężowi. To są perfumy, tu mam taką, to jest próbka, tak wyglądała. Tutaj było miejsce na flakonik. Przepraszam, na fiolkę. Ce soir ou jamais, tak się nazywają, czyli tego wieczoru lub nigdy. Tak można przetłumaczyć nazwę. Gdybym miała porównywać właśnie do Grand Amour, to jest to takie Grand Amour, ale nieco owocowe. Ponieważ w Grand Amour, i tutaj testuję na ręce, w Grand Amour jest więcej takich kwiatowo-liliowych, ciężkich woni. Tutaj z kolei są takie owoce wyraziste. Inne perfumy, jakie mam od Annick Goutal, to są chyba jedyne, które nie do końca mnie przekonały. Quel amour. Nie wiem, czy spróbuję, czy coś będzie widać. Czyli jaka miłość. To są też kwiatowe, owocowe perfumy, ale akurat nie do końca w moim stylu po prostu. Ale spełniają warunki rasowych, klasycznych, klasycznie skomponowanej wody, chociaż jest to kompozycja w miarę nowoczesna. Annick Goutal ma bardzo dużo w ofercie perfum jednokwiatowych, ma konwaliowe, ale ma też po prostu wodę kolońską. Tu mam próbeczkę, Eau de Hadorien, tak bym powiedziała, z francuska. To jest woda kolońska, czyli mocno cytrusowa, ale taka podana na sposób romantyczny, delikatny i subtelny, bo wody kolońskie bywają drażniące i takie dość budzące skojarzenia zbyt retro. Ale ta jest właśnie taka, ja tu nawet mam taką miniaturkę tejże wody. Trzeba wam też muszę wam zwrócić uwagę, że bywają też flakony właśnie takie u Annick Goutal, kwadratowe. To jest miniaturka, głównie męskie perfumy, ale z czasem pojawiały się już w tych takich prostokątnych flakonach perfumy też dla niej, dla niego, uniseksowe. I na koniec chyba zostały mi dwa. Petit Chéri, czyli moja droga, mała, mała, kochana, tak się zwracają we Francji do dzieci. Annick Goutal ma perfumy dedykowane mężowi, a to są perfumy dedykowane córce. I w nich jest taki bardzo silny akcent gruszkowy. Bardzo piękne perfumy, bardzo ciekawe, polecam, polecam każdemu. A na koniec zostawiłam sobie moje ulubione perfumy tej marki. Z tych, które znam, Songe. Pani, która komentuje czasem u mnie na kanale, przysłała mi kiedyś kilka próbek swoich perfum i właśnie między innymi było Songe Annick Goutal. Ja kiedyś już miałam próbkę tych perfum, ale ją zużyłam, ponieważ jest piękna. I z przyjemnością wącham je teraz. Zawsze myślałam, że to są perfumy na zimę, a one mają jednak charakter taki w miarę uniwersalny. Bardzo z jednej strony zmysłowe, kobiece, trudno do zdefiniowania. Na pewno jest tam wanilia i trochę kwiatów, ale jest to kobiecość nowoczesna. Polecam waszej uwadze właściwie wszystkie perfumy, ale są już, być może wiele osób zna, bo one były dość mocno promowane w mediach i chyba nawet się dość podobały ludziom. Były w każdym razie często były ulubieńcami dziennikarzy, jak się okazuje, zasłużenie. Piękne perfumy. Teraz wprowadzają na rynek bodajże dwie ciekawe kompozycje. Rose Pompon
Ile DT, czyli jedne będą herbaciane, drugie różane, owocowe. Bardzo ciekawe, ja ich nie wąchałam. Jeśli macie okazję sprawdzić, no to macie szczęście, podzielcie się wrażeniami. Aha, i na koniec, ponieważ film powstał trochę szybko, ale to nie znaczy, że będzie robiony byle jak. Osoba, która zechce w formie komentarza napisać swoje wrażenie o tej marce albo podzielić się jakimikolwiek innymi informacją o jakichś innych ciekawych perfumach, i ta osoba chciałaby na przykład ode mnie, no, 1 ml takich perfum. Mogę zrobić coś takiego, że zrobię tak zwaną odlewkę. Wiem, że to nieładnie brzmi, bo kupiłam sobie ostatnio trochę fiolek, to może dla jednej, no zobaczę, ile będzie komentarzy, może dwóch. Wybiorę albo wylosuję, tego jeszcze nie wiem. Więc osoba zainteresowana będzie mogła, no, dostać albo zostać wylosowana. Jeśli chodzi o 1 ml, tych właśnie Grand Amour, takiego wyrazistego, killerowatego zapachu, dla kogoś, kto takie perfumy lubi. Tylko trzeba, jeśli będziecie komentować, napiszcie na koniec komentarza w nawiasie kwadratowym konkurs na przykład. To ja będę wiedziała, że jest to komentarz, który bierze udział w, no, plebiscycie, w konkursie na tą 1 ml wielkiej miłości od Annick Goutal. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.